Siema ma YouTube fam, czyli moja rodzinka de YouTube. Ogarniam się szybko, muszę wyprostować włosy i lecę zrobić sesję, ale ta sesja nie będzie taką sesją do magazynu ani do niczego, to będzie bardziej sesja dla mnie i dla fotografki, taka na nasze Instagramy i takie tam. No, więc trzeba wyprostować włosy. Słuchajcie, takich warunków to ja chyba jeszcze nie miałam na sesji, ale będziemy się malować tutaj na ławeczce. Cześć wszystkim! No. No i będziemy się tutaj malować, mam już płaszczyk, więc jest mi cieplutko, więc nie narzekam. Ale śmiesznie, pewnie ludzie będą się zastanawiać, co my tutaj robimy. Malujemy się na ulicy, na ławce. No. A dobrze, tak, że się nie przebierasz tutaj. Dobrze, że się nie przybieram. Mieliby pokaz, nie? Pokaz bielizny też można zrobić, właśnie. Tylko nie w tym miejscu, no, chyba. Tak. Ale spoko, to będzie taka sesja na spontanie. Myślę, że będziemy miały fajne zdjęcia. Tak, pewnie, że tak. No. A pewnie też się wrzuci na Instagrama. Bo czasami się robi sesje okładkowe, czasami sesje bardziej pod Instagrama, a czasami się trzeba po prostu tym pobawić. Dzisiaj się bawimy. Not bad, nie? Na przygotowanie na ławce. Zrobione. Teraz czekam na kumpla w sumie, bo mamy odebrać prezent dla innego kolegi. I odprowadzamy Wiki na pociąg. Hello! Zjadę, tak, do Goodbye, Warszawa. Goodbye, Warszawa. Ale patrz, jak ja to nagrywam, że nawet twarzy nie nagrywam, bo ciężko jest mi ciebie złapać. Ja 1,80 m, jeżeli nie wiecie. A ja 1,59 m. Mamy już prezencik dla Bernarda i są to buty. Myślę, że Bernard zrobi w tym takie wyniki, że... No, mamy nadzieję, że poprawią mu wyniki. No i co teraz? Trzeba ogarnąć ciasto jeszcze dla Bernarda. Osi robi ciasto, wpada Bernard i idziemy na imprezę. Tak. A co to jest? Limonka. No, załapaliśmy się na jakiś festiwal jeszcze kulinarny. I taka degustacja. Na leweczki. Nie na leweczki. Nie. Coś myślałam, że na leweczki na samym początku. Nie, podróżnikmy tutaj, że do tęci się znajdzie. Dlatego tak chętnie podszedłeś. Prawda? Ja nie to jest. A dobra. Ale pyta. O, ja też spróbuję. Ma pani do spróbowania. Dziękuję. Właśnie to. A teraz imbir. Ostre. Imbirek dla pani. Tak jest, imbirek dla pani. Uwaga, to będzie ostre dla odmiany. A ty... O! Okay, ty... ale dobre. Dlatego mówię, procentów nie ma, tylko moc została. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, miłe. Czekamy teraz na Ubera i za zadanie dostałam zapakowanie tego prezentu. A od kilku dni Igor chwali się swoimi zdolnościami artystycznymi. Przez w życiu postanowiłem, że wystrugam dynię. Do Halloween jest jeszcze trochę daleko, ale uznałem, że spróbuję swoich sił i wyszło to coś ładne. Wydaje mi się, że mam talent. Pytanie tak, Igor Żabicki, treningi personalne, no ewentualnie struganie. No właśnie, Igor i jego dynie. Tak. Jeżeli macie jakieś pomysły na nazwę strony internetowej, to dawajcie znać. Może jestem duży chodzę na siłownię, dźwigam ciężary, ale naprawdę moje serce skrywa duszę artysty i to wcale nie jest tak, wiecie, że jestem jakiś... Czy jesteś jakiś? Jaki jesteś? Słuchajcie, zdrzemnęłam się jeszcze, jak wróciłam do domu. Niedawno wstałam. Zmyłam makijaż i wiecie co? Chyba zacznę się zabierać za ciasto. Na samym początku myślałam o tym, żeby zrobić ciasto czekoladowe, ale stwierdziłam, że to jest takie obvious, tak? Bo uwielbiam czekoladę, więc stwierdziłam, że zrobię coś innego i chciałam wymyślić przepis na zdrowy sernik i zobaczymy, jak to wyjdzie. Niektórzy z was pytają, czy jestem weganką. Nie, nie jestem weganką, ani nie stosuję diety paleo na co dzień, aczkolwiek jestem za tym, żeby eksperymentować z dietą. Jak już tworzę zdrowe wersje przepisów, to staram się, żeby były jak najzdrowsze. Bo w sumie cała frajda jest w tym, żeby jeść na przykład coś, co smakuje niezdrowo, ale jest mega zdrowe dla ciebie. Przynajmniej ja mam z tego frajdę. No.
To mam nadzieję, że następną rzecz, którą zobaczycie, to mój przepis. I miejmy nadzieję, że ciasto wyjdzie przepysznie. O, to jest sobie światło. Ale najczęściej, jak już tworzę takie przepisy, to baza do ciasta zazwyczaj jest zrobiona z mąki migdałowej. I w tej sytuacji tak też będzie. 150 gramów. Dobra, 151 gramów mąki migdałowej. Mamy tutaj 3 duże łyżki oleju kokosowego. 3 duże łyżki. Do tego dodam łyżeczkę proszku do pieczenia. Pomieszałam i tak wygląda ciasto. Zaraz to włożę do foremki. Widzicie, czego nie przemyślałam, że moja foremka może być za duża. There we go. Super początek tego eksperymentu. Okej, spód już wyjęłam z piekarnika. Nawet spróbowałam, jak widać. I jest spoko. Możliwe, że to ciasto mi jeszcze wyjdzie. Dobra, tutaj moi drodzy mam 200 gramów orzechów nerkowca, które teraz zaleję wodą i będę gotowała przez jakieś 20-25 minut. 2 banany, orzechy nerkowca i łyżeczkę miodu. Zmiksowane składniki nałożyłam na spód do ciasta i wkładam teraz do zamrażarki na jakieś pół godziny. Puszkę mleka kokosowego i dodam do tego jedną łyżeczkę miodu. Dodam jeszcze jedną łyżeczkę. Karmel gotowałam przez jakieś pół godziny. No i to teraz idzie się gdzieś do zamrażarki na jakieś pół godziny. Wow, co to za prezenty? Happy birthday to you! Nie, to Bernard miał urodziny w zeszłym tygodniu. Dzisiaj jakby pójdziemy na imprezę z nim, ponieważ urodziny spędził w Irlandii z Ogi, z moją siostrą, jeżeli nie wiecie. No więc dzisiaj będziemy świętować. Przepis wyszedł naprawdę spoko. Na pewno jak będę go powtarzać, to zmieniłabym tylko kilka rzeczy. Będziecie potrzebować mniejszą foremkę, bo wcześniej nie przemyślałam tego za bardzo. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków, takich vlogów, day in the life, to chciałabym o tym wiedzieć. Jeżeli macie jakieś pomysły też na jakieś filmiki, też chciałabym o tym wiedzieć. Nie zapomnijcie polajkować mojego odcinka, bo to też pomaga. No i do zobaczenia w następnym odcinku. No i oczywiście zasubskrybować. Bye!